Cześć, witajcie na moim kanale w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z denkiem kosmetycznym i myślę, że tak jak poprzednio też podzielę sobie na dwie części to denko. Najzwyczajniej w świecie, gdybym chciała te wszystkie kosmetyki pokazać w jednym filmie, on byłby strasznie długi, przytłaczający i myślę, że za dużo by tego wszystkiego było jak na jeden raz. No to dobrze, to może żeby właśnie nie przedłużać, od razu przejdę. I tutaj na początek chwyciłam sobie mgiełkę Clarence. Tak ona się prezentuje. Jest już, ma już puste opakowanie. To jest Fix Make Up. Czyli ma za zadanie przedłużać, utrwalać makijaż. Co ja o tym mogę powiedzieć? W składzie ma też aloes. Fajnie, przyjemnie mi się tego używało w ciągu dnia, żeby odświeżyć, nawilżyć buzię. Natomiast czy przedłuża make-up? Nie powiedziałabym. Moim zdaniem nie ma różnicy, czy użyjemy tego, czy nie, w celu przedłużenia make-upu. Natomiast tak, fajna, przyjemna, leciutka w ciągu dnia do odświeżenia twarzy. To tak, jak najbardziej ją polecam. Tutaj mam kolejne puste opakowania kremu CC z IT Cosmetics. Ja mam w dwóch odcieniach Fair i Light. Ja je sobie łączyłam. Najczęściej właśnie w taki sposób używałam. Świetne dwa kosmetyki z wysokim filtrem. Co mogę powiedzieć? Konsystencja jest dość zbita, ciężka się wydaje, jak sobie damy na dłoń. Jednak jest to dość mylące, ponieważ ja uważam, że na twarzy te kosmetyki pięknie wyglądają, fajnie zakrywają wszystkie niedoskonałości i właśnie konsystencja sama sobie jest ciężka, zbita, natomiast na twarzy efekt jest zupełnie odwrotny. Produktu w ogóle nie czuć na buzi, jest leciutki, trzyma się cały dzień, nie ściera, nic się z tym nie dzieje. Buzia pięknie wygląda, jak nałożymy sobie właśnie te kremy CC na twarz. Mi się tak te kosmetyki spodobały, że mam właśnie w zapasie kolejne podkłady CC, właśnie takie same. Następnym produktem tutaj mam mydełko Balea, ja często je kupuję, one są wydajne, gęste, ładnie pachną, fajnie nawilżają dłonie, nie ma w ogóle się do czego przyczepić, no i przede wszystkim też mają fajną cenę. Tutaj mam z Laura Mercier baza taka nawilżająca, ja mam taką wersję Travel Size 25 ml, polecam Wam tą bazę, jeżeli szukacie bazy pod makijaż, używacie, to myślę, że ta się sprawdzi jak najbardziej, ponieważ faktycznie przedłuża makijaż, on wygląda ładniej. Przed nałożeniem makijażu, jak zastosujemy tą bazę, to faktycznie buzia jest taka wypielęgnowana, nawilżona. Ta baza w dodatku nie ma silikonu, dlatego można ją używać codziennie. Silicon free nawet tutaj pisze, dam Wam zbliżenie. Także ja ją serdecznie polecam. Nic się nie dzieje, nie podrażnia, nie ma wysypu. Także tak, fajna. Poza ceną, no, która jest dość wysoka. Następny kosmetykiem mam tutaj zużyty z Kylie Jenner żel do brwi. On jest bezbarwny. Można używać go samego w celu właśnie utrwalenia brwi, trzymania go w ryzach tych brwi. Natomiast też można przed użyciem tego kosmetyku nałożyć sobie jakiś produkt do nadania odcienia brwiom, czyli kredka albo jakiś cień do brwi. Natomiast jeśli chodzi o ten produkt, ja go nie polecam. Dla mnie średnio się sprawdził już po chwili. Brwi żyły swoim życiem, także moim zdaniem to nie jest godny polecenia kosmetyk. Mam tutaj trzy pudry. O, i tak, pierwszy puder z Diora, Dior Backstage. Ja mam w odcieniu 1N Neutral. On jest do ciała i do twarzy. Tak wygląda.
w opakowaniu wygląda dość ciemno, natomiast faktycznie położony na, no tutaj nawet nie zobaczycie, chciałam zesłoczować, ale no z tego wynika, że on faktycznie jest jasny, skoro go nawet nie widać, ale położony na twarz wygląda fajnie, buzia ładnie wygląda, jest napromienną, kosmetyk się długo utrzymuje na twarzy, tak samo nic się nie dzieje, także ja myślę, że on jest godny polecenia. Na lato mi się fajnie spisał. Następnym produktem mam tutaj z Altery, to jest w kolorze medium puder kryjący, tutaj jest już resztka. On jest zdecydowanie ciemniejszy niż ten poprzedni puder z Diora. Tutaj właśnie widać. W zimie on był dla mnie za ciemny, natomiast na lato, jak już się troszkę opaliłam, to jak najbardziej mi się sprawdził. Fajny właśnie puder, także można go kupować, ja go serdecznie Wam polecam. I ostatnim puderem, jaki zużyłam, to z Rimmel May, z Rimmel Matte, czyli matujący puder, ja mam w odcieniu 001, transparentny. Fajnie utrzymywał mat dość długo, natomiast miałam wrażenie, że lekko mi twarz wysuszał. Był też widoczny, dokładnie, mimo że był transparentny, to jak go nałożyłam, to nie jest taki leciutki puder, tylko taki dość ciężki. Był widoczny na buzi, ale poza tym nic się nie działo, także jak ktoś się takiego efektu nie boi, że trochę nada tego jednak odcienia, moim zdaniem za mocno aż scalał ten makijaż, to polecam. No i tak jak mówiłam, mat się utrzymywał, no myślę, że kilka ładnych godzin. Natomiast, jeszcze mam jeden puder, wykończyłam. Puder z La Mer, on tak wygląda. To jest puder rozświetlający, czy ja go polecam? Nie. Nie, zdecydowanie nie. On jest dość ulotny, mocno ulotny. Także się pylił. Jest leciutki, tak leciutki, że właściwie jak go nałożymy, to tak jakby go w ogóle nie było widać. I jeżeli ktoś szuka właśnie pudru rozświetlającego, to zdecydowanie bardziej polecam kulki słynne z Guerlain, a już na pewno z Bobbi Brown. Taki puder rozświetlający ja miałam w kolorze nude i on pięknie wyglądał na buzi. Natomiast ten absolutnie nie jest warty ceny, za jaką można go obecnie kupić. Tutaj mam następnym kosmetykiem, mam tutaj płatki Sunef Matte, fajne płatki, natomiast moimi ulubionymi płatkami są płatki z firmy Shankpi. Do tych też nie ma co się przyczepić, fajnie niwelują to zmęczenie, opuchliznę pod okiem, natomiast na pewno należy po zastosowaniu tych płatków użyć jeszcze jakiś krem nawilżający, o tutaj taka szpatułeczka, do nakładania sobie właśnie płatków pod oczy. Oczywiście one się nie zsuwają, ładnie pod okiem się trzymają, około 10 minut, także to jest taka tańsza wersja tych moich ulubionych płatków, ale też coś robią pod tym okiem, także godne są jak najbardziej polecenia. Dobrze, następnym produktem, jaki tutaj sobie chwyciłam, to jest biała czekolada peelingujący mus do mycia ciała. Tak wygląda. Ja zakupiłam to opakowanie, kosmetyk, peeling w Rossmanie. Wzięłam jeszcze jeden, ale już inny. Nie pamiętam, co to było. Natomiast coś sielsko, anielsko, coś takiego. Natomiast zużyłam białą czekoladę i to jest obłędny zapach. Peeling faktycznie działa. To, co pisze producent na opakowaniu, to tak jest. Ma on za zadanie złuszczyć martwy naskórek, a pod wpływem wody zmienia się w gęstą, otulającą pianę. Nie ma się absolutnie do czego przyczepić. Jak będzie na promocji w Rossmanie, to myślę, że jeszcze raz sobie kupię tą białą czekoladę. Zapach jest przepiękny. W ogóle po wyjściu spod prysznica on się jeszcze na ciele utrzymuje. Fajnie relaksuje właśnie używanie tego kosmetyku. Także jak najbardziej Wam polecam, tym bardziej, że on jest w Rossmanie, czyli można by powiedzieć, że ogólnie dostępny. Następną rzeczą mam tutaj zużyty balsam. Balsam do ciała z L'Occitane. On był w takim słoiczku. No, kosmetyk godny polecenia.
jak ktoś chce przeznaczyć większą kwotę pieniędzy na tego typu produkt, jakim jest balsam do ciała, to tak, jak najbardziej na plus. Ładnie tą skórę zmiękczał, pielęgnował, fajnie się wchłaniał, także myślę, że no, porządny balsam do ciała z L'Occitane. Następnym produktem tutaj mam zużyty już niestety szampon do włosów z Kerastase. Właściwie to jest kąpiel rewitalizująca. Ładnie, delikatnie oczyszczał skórę głowy. No fajny to profesjonalny kosmetyk do włosów. Natomiast wydaje mi się, że zapach miał jeden z najładniejszych, jakie mają szampony. Także zapach jest też przepiękny z tej serii. Jest to dość konsystencja gęsta, na długo mi starczał. Fajnie, przyjemnie mi się go używało. Pianka z Ritualsa i taki olejek rozświetlający. Pianka Ritual of Karma, White Tea and i Lotus. Ja mam tutaj wersję taką mini podróżną. Ja te pianki bardzo lubię, wszystkie. One są gęste, nie przeciekają przez palce, mają obłędne zapachy. A tutaj taka nowość dla mnie, olejek rozświetlający, też miałam w wersji mini, ale był on niezwykle wydajny, miał takie złote drobinki, ładnie rozświetlał właśnie nogi, jak się nałożyło tego olejku na słońcu, przepięknie wyglądał, trzeba było chwilkę poczekać, aż się wchłonie, natomiast fajnie to wyglądało, no zużyłam, nie wiem, zobaczymy, może w następnym sezonie też sobie zakupię, bo mi przypadł do gustu. Mgiełka rozświetlająca, tak, z Mia Essence. Używałam jej, natomiast uważam, że to jest taka poprawna mgiełka o takim delikatnym, różanym zapachu, ale nie zakupię ponownie, ponieważ tyle jest kosmetyków na rynku, że będę szukała właśnie tej idealnej. Ona taka nie była, to mogę powiedzieć. Natomiast nic się nie działo, nie podrażniała mnie. Tyle. Jak się przyjemnie się jej używało, natomiast po chwili ten efekt tej mgiełki znikał, jakbym właściwie nic nie nałożyła na twarz. Wykończyłam perfumy z Versace Versense. Tak w opakowaniu wyglądają. Miałam tą najmniejszą pojemność, bo 30. Zapach. Zapach jest oczywiście inny niż tak, jak słyszałam, że porównuje się go do zapachu z Chanel Chance Eau Fraîche zielone. Natomiast też jest piękny. Tutaj nie powiem, że jest brzydszy. Nie. Zapach jest dla mnie osobiście wspaniały. Typowo wiosenno-letni, ale tutaj nie będę mówiła, że jest lekki, bo nie jest. Długo się utrzymuje na skórze. Zielony, taki rześki, orzeźwiający, ale no też wyjątkowy. Wydaje mi się, że to będzie też jeden z takich moich ulubionych zapachów. Ja chyba w ogóle lubię zapachy, zauważyłam, takie zielone. Nie wiem, może dodają energii, pobudzają, ale tak, wspaniały zapach i na pewno kupię go ponownie za jakiś czas. Także polecam. Tutaj jeszcze mam kilka kosmetyków. Postaram się tak szybciutko powiedzieć, bo faktycznie ten filmik się wydłuża. Pianka do mycia twarzy. Fajna, gęsta, nie przecieka przez palce, o delikatnym zapachu. O, tak ona się prezentuje. Zobaczcie. Ja lubię pianki używać po przebudzeniu rano. Fajnie ona tam oczyści mi buzię z takiego lekkiego zanieczyszczenia. Natomiast makijażu piankami nie zmywam, bo uważam, że większość takich pianek do make-upu jest po prostu za słaba. Tutaj mam jeszcze świetną maseczkę z Carlo Olivieri. Maseczkę do włosów. Nakładam ją na 10 minut po umyciu włosów szamponem. Czekam i spłukuję. Włosy są wspaniałe, wypielęgnowane, sypkie, nierozdwajające się, takie nawilżone. Także tak, gdzieś na promocji może
to będzie ona tańsza, ale jest na pewno godna polecenia, wydajna na długo starcze. Olejek z Sanctuary Spa. Zapach intensywny, ale taki szlachetny, bym powiedziała, jak z salonów spa. Ja w ogóle wszystkie produkty z Sanctuary polecam, uwielbiam, bo one są takie fajne. Olejek też jest taki gęstszy, bo z Ituasa olejki są takie rzadziutkie, a ten Sanctuary taki właśnie jest cięższy, fajnie otula to ciało, myje, nawilża, także mogę z czystym sumieniem Wam polecić. I tutaj już zostało mi dosłownie kilka produktów. Żel rodzinny z Bambino. O zapachu rabarbaru. Moim takim ulubionym żelem chyba był żel brzoskwiniowy Mirabelki. To jest duża pojemność, 1000 ml. Fajny, przyjemny żel na długo starczą. Konsystencja dość gęsta. Wszyscy lubiliśmy go używać. Tak się prezentuje. Mydło z Joop, mydło kuchenne o zapachu goździka, zapach przepiękny, dość intensywny, fajnie niwelował po gotowaniu zapach z dłoni, jak użyliśmy tego mydła, także tak, wydajne, gęste, dla mnie świetne. Tutaj mam z Avedy taki spray odżywka do włosów, bez spłukiwania, fajnie ona chroniła przed wysokimi temperaturami. Także ja mogę Wam ją polecić. Włosów nie skleja, nie plącze. Ładnie te włosy były, ładnie wyglądały po użyciu tej odżywki. Natomiast mam tutaj jeszcze taki lotion do skóry głowy i włosów. Włosy zniszczone, farbowane. No ja to tak przyznam szczerze, że niechętnie używałam. Nie wiem, nie widziałam takich efektów po użyciu tego produktu, no mi to nie przypadło do gustu. I ostatnie dwa. Tutaj mam z Nivea Rose Touch o takim, tak jak nazwa wskazuje, o delikatnym takim różanym zapachu, woda micelarna. Ja lubię takimi płynami zmywać tuż do rzęs, o ile płyn nie szczypie i nie podrażnia oczu, to tak. I ten właśnie taki był, mogę go polecić. Łagodnie oczyszcza, odświeża, usuwa zanieczyszczenia. Używam do zmywania makijażu oczu i spodobał mi się. Dość wydajny, duża pojemność, 400 ml. I ostatnim produktem to jest szampon dla dzieci Only Bio Kids. 300 ml. Nic się ze skórą głowy nie działo, nie podrażniał. Ładny taki przyjemny zapach. Dobrze, pokazałam Wam wszystkie produkty, jakie w ostatnim czasie zużyłam. Będzie tak, będzie jeszcze jedna część w filmiku typu denko kosmetyczne, ponieważ jeszcze jedna taka porcja pustych opakowań czeka. Chciałabym też jak najszybciej się tych śmieci właśnie pozbyć, ale wcześniej powiedzieć jedno, dwa zdania na każdy kosmetyk, co o nim myślę. Ja mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, a my widzimy się w kolejnym. Cześć!